Księga Amosa, rozdział pierwszy Słowa Amosa, który był pasterzem w Tekoa: Miał on widzenie w Izraelu w czasach Uzjasza, króla judzkiego i w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi. I rzekł: Pan grzmi z Syjonu i wydaje swój donośny głos z Jeruzalemu. Dlatego żałobą okrywają się niwy pasterzy i usycha szczyt Karmelu. Tak mówi Pan: Z powodu trzech zbrodni Damaszku i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ żelaznymi bronami stratowali Gilead. Rzucę ogień na dom Hazaela, aby strawił pałace Benhadada, i połamie zawory Damaszku. I wytępie mieszkańców Bikat Awen, i władce Bet-Eden, i pójdzie na wygnanie lud aramejski do Kir, mówi Pan. Tak, mówi Pan. Z powodu trzech zbrodni gazy, i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ uprowadzili całą ludność, aby ją wydać Edomowi. Rzucę ogień na mury gazy, aby strawił jej pałace. I wytępię mieszkańców aż dodu i władcę aż kalonu, i zwrócę swoją rękę przeciwko Ekronowi, także zginie ostatek Filistynów, mówi wszechmogący Pan. Tak mówi Pan. Z powodu trzech zbrodni Tyru i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ wydali je domowi wszystkich wygnanych mieszkańców i nie pamiętali o bratnim przymierzu, rzucę ogień na mury Tyru, aby strawił jego pałacę. Tak mówi Pan. Z powodu trzech zbrodnie domu i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ stłumiwszy w sobie wszelką litość, ścigał mieczem swojego brata, ustawicznie pałał gniewem i wiecznie chował swoją wściekłość. Rzucę ogień na Teman, aby strawił pałace Bosry. Tak mówi pan: Z powodu trzech zbrodni amonitów i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ rozpruwali brzemienne w Gileadzie, aby rozszerzyć swoje granice. I rozniecę ogień na murze rabby, aby strawił jej pałace. Wśród zgiełku w dzień bitwy, w wichurze w dzień huraganu, i pójdzie ich król do niewoli, a razem z nim jego książęta, mówi pan. Księga Amosa, rozdział drugi: Tak mówi pan: Z powodu trzech zbrodni Moabu i z powodu czterech nie cofnę tego. Ponieważ spalił kości króla domu na wapno, rzucę ogień na Moab, aby strawił pałace Kerijot i zginie Moab we wrzawie, wśród zgiełku przy głosie trąby. Wytępie władcę spośród niego i wraz z nim wybije wszystkich jego książąt, mówi Pan. Tak mówi Pan. Z powodu trzech zbrodni Judy i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ wzgardzili zakonem Pana i nie przestrzegali Jego ustaw, gdyż zwiodły ich kłamliwe burzyszcza, za którymi chodzili ich ojcowie. Rzucę ogień na Judę, aby strawił pałacę Jeruzalemu. Tak mówi Pan. Z powodu trzech zbrodni Izraela i z powodu czterech niecofny tego, ponieważ sprzedają za pieniądze sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. Depczą w prochu ziemi głowy biednych i naginają prawo ubogich. Syn i ojciec chodzą do jednej dziewki, plugawiąc moje święte imię. Na szatach wziętych w zastaw kładą się przy każdym ołtarzu, i w domu swojego Boga piją wino ukaranych. A przecież to ja wytępiłem przed wami Amorejczyka, wysokiego jak cedr, mocnego jak dąb. Jego owoc wyniszczyłem z góry, a jego korzenie z dołu. Przecież to ja wyprowadziłem was z ziemi egipskiej i prowadziłem was przez pustynię czterdzieści lat, abyście posiedli ziemię Amorejczyka. Nadto powoływałem spośród waszych synów, proroków, a spośród waszych młodzieńców, Nazyrejczyków. Czy nie było tak, synowie Izraela mówi Pan? Lecz wy poiliście Nazyrejczyków winem, a prorokom nakazywaliście nie prorokujcie. Otóż ja zatrzeszczę pod wami tak, jak trzeszczy wóz wypełniony snopami. I nie zdoła uciec szybki, mocnego nie podtrzyma jego siła, a bohater nie ocali swojego życia. I nie ostoi się Łucznik, nie umknie szybko nogi, ani jeździec nie ocali swojego życia, a najodważniejszy wśród bohaterów będzie uciekał w owym dniu nagi, mówi pan. Księga Amosa rozdział trzeci. Wsłuchajcie tego słowa, które wypowiedział Pan o Was, synowie Izraela, o całym pokoleniu, które wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Tylko o Was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi, dlatego Was będę karał za wszystkie Wasze winy. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Czy ryczy lew w lesie, jeżeli nie ma łupu? Czy wydaje swój głos, lwieszczenie w jaskini, jeżeli nic nie złowiło? Czy wpada ptak w sidła na ziemi, jeżeli nie było przynęty? Czy odskoczy sidło od ziemi, jeżeli nic nie złapało? Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy zdarza się w mieście nieszczęście? którego by Pan nie wywołał? Zaiste Nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał. Gdy wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował. Ogłaszajcie w pałacach Asyrii i w pałacach Ziemi Egipskiej i mówcie, zbierzcie się na górze Samarii i zobaczcie jak wielkie zamieszanie i jaki ucisk w niej panują nie umieją postępować uczciwie mówi pan w swoich pałacach gromadzą skarby ze zdzierstwa i grabieży dlatego tak mówi wszechmocny pan wróg otoczy kraj i pozbawi cię twojej mocy i splądrowane będą twoje pałace tak mówi pan: Jak pasterz wyrywa z lwiej paszczęki dwa podudzia lub chrząstkę z ucha, tak zostaną wyrwani synowie Izraela. Wy, którzy siedzicie w Samarii na brzegu dywanu, a w Damaszku na wezgłowie, słuchajcie i świadczcie przeciwko domowi Jakuba, mówi wszechmocny Pan, Bóg zastępów. W dniu, w którym karać będę zbrodnie Izraela, Nawiedzę też ołtarz Betelu i będą ucięte narożniki ołtarza i spadną na ziemię. Rozwalę pałac zimowy wraz z pałacem letnim i runą pałacę z kości słoniowej, a dla domów hebanowych nastanie kres, mówi Pan. Księga Amosa, rozdział czwarty. Słuchajcie tego słowa, wy... Krowy baszańskie, mieszkające na górze Samarii, które uciskacie biednych, gnębicie ubogich, mówicie do swoich mężów: Przynoście, a będziemy piły. Wszechmogący Pan przysiągł na swoją świętość. Zaprawdę, oto idą na Was dni, gdy Was wywloką hakami, a Wasze potomstwo wędkami rybackimi i wychodzić będziecie przez wyłomy jedna za drugą i będziecie wyrzucone poza hermon mówi pan przychodźcie do betelu i grzeszcie do gilgalu i jeszcze mnóżcie grzech każdego ranka składajcie wasze ofiary co trzeci dzień wasze dziesięciny i spalajcie chleby kwaszone na ofiarę dziękczynną obwołujcie głośno ofiary dobrowolne bo tak to lubicie, synowie Izraela, mówi wszechmogący Pan. A chociaż to ja zesłałem na was klęskę głodu we wszystkich waszych miastach i pozbawiłem was chleba we wszystkich waszych siołach, jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. I chociaż to ja wstrzymałem wam deszcz na trzy miesiące przed żniwami i spuściłem deszcz na jedno miasto, a na drugie miasto go nie spuściłem. Jedno pole było zlane deszczem, a drugie, na które deszczu nie zesłałem, uschło. Wtedy ciągnęli z dwóch, trzech miast do jednego miasta, aby się napić wody, a pragnienia nie zaspokojono. Jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Smagałem Was posuchą i rdzą spustoszyłem wasze ogrody i wasze winnice i szarańcza pożarła wasze drzewa figowe i oliwne a jednak nie nawróciliście się do mnie mówi pan zesłałem na was mur jak na egipt wybiłem mieczem waszych młodzieńców pozwoliłem uprowadzić wasze konie i sprawiłem że zaduch waszych obozów dostał się do waszych nozdrzy a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi pan. Dokonałem wśród was takiego spustoszenia, jakiego dokonał Bóg w Sodomie i Gomorze, i staliście się jak głownia wyrwana z ognia, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi pan. Dlatego tak postąpię z tobą, Izraelu, a ponieważ tak chcę z tobą postąpić, Prze to przygotuj się na spotkanie Twojego Boga Izraelu. On bowiem jest tym, który kształtuje góry i stwarza wiatr i objawia człowiekowi swoje zamysły. On stwarza zorzę poranną i mrok i kroczy po wyżynach ziemi, a imię jego Pan, Bóg Zastępów. Księga Amosa, rozdział piąty. Słuchajcie tego słowa, które ja nucę nad wami jako pieśń żałobną domu Izraela. Upadła, już nie powstanie dziewica Izraela. Leży na własnej ziemi i nikt nie może jej podnieść, bo tak mówi wszechmogący Pan do domu Izraela. Miasto, które wyprawiło w pole tysiąc, zachowa stu a to, które wyprawiło stu, zachowa dziesięciu. Bo tak mówi Pan do domu Izraela. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. Lecz nie szukajcie Betelu i nie chodźcie do Gilgalu. I nie pielgrzymujcie do Berszeby. Gdyż Gilgal pójdzie na wygnanie, a Betel obróci się w nicość. Szukajcie Pana, a żyć będziecie. Aby nie przerzucił się na dom Józefa jak ogień i strawił go, a nikt w Izraelu nie będzie mógł go ugasić. Biada tym, którzy przemieniają prawo w piołun, a sprawiedliwość rzucają na ziemię. On tworzy plejady i oriona. Mrok przemienia w poranek, a po dniu zsyła ciemną noc. Wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi. Pan imię jego. On syła zgubę na mocarza i zagładę sprowadza na twierdzę. Nienawidzą obrońcy prawa w bramie i mają wstręt do tego, który mówi prawdę. Ponieważ pobieracie dzierżawne od biednego i bierzecie od niego daninę zboża, to chociaż budujecie domy z ciosanego kamienia, nie będziecie w nich mieszkać. A chociaż zasadziliście rozkoszne winnice, wina z nich pić nie będziecie. Bo wiem, że liczne są wasze zbrodnie i wielkie wasze grzechy. Gnębicie niewinnego, bierzecie łapówki, a prawo ubogich obalacie w bramie. Przeto kto rozumny, niech milczy w tym czasie, gdyż jest to czas zły. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan, Bóg zastępów, był z Wami tak, jak to mówicie. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawo miejsce w bramie. Może zmiłuje się Pan, Bóg zastępów, nad resztką Józefa. Dlatego tak mówi Pan, Wszechmogący, Bóg zastępów. Na wszystkich placach skarga. Na wszystkich ulicach mówią, biada, biada, i nawołują oracza do żałoby i płaczków do narzekania. Skarga będzie we wszystkich winnicach, gdy przejdę pośród ciebie, mówi pan. Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia pana. Na cóż wam ten dzień pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. To tak. Jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia, a gdy wejdzie do domu i opiera rękę o ścianę, ukąsi go wąż. Zaiste, dzień pana jest ciemnością, a nie światłością, mrokiem, a nie jasnością. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania. A na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni i nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Czy składaliście mi ofiary krwawe i ofiary z pokarmów na pustyni przez czterdzieści lat domu Izraela? Nie, a teraz poniesiecie z Sikuta waszego króla i Kewana obrazy waszych bóstw, które sami sobie uczyniliście. Ja zaś zaprowadzę was do niewoli poza Damaszek, mówi Pan Bóg zastępów. Takie jest Jego imię. Księga Amosa, rozdział szósty. Biada beztroskim na Syjonie i zadufanym na górze Samarii, wybitnym obywatelom pierwszego z ludów, którzy czują się jak bogowie w domu Izraela. Idźcie do Kalne i zobaczcie, a stamtąd przejdźcie do Hamat Rabba i stąpcie do gad filistyńskiego. Czy jesteście lepsi niż te królestwa? Czy wasz obszar jest większy niż ich obszar? Oddalacie od siebie myśl o dniu nieszczęścia, a przybliżacie zgubę i gwałt. Wylegują się na łożach z kości słoniowej i rozciągają się na swoich dywanach, zjadają jagnięta strzody i cielęta z obory pobrzękują na strunach lutni, jak Dawid wymyślają sobie instrumenty muzyczne, piją wino z czasz ofiarnych i namaszczają się najlepszymi olejkami, lecz nie boleją nad zgubą Józefa. Przeto teraz pójdą na wygnanie na czele wygnańców i ustanie ucztowanie hulaków. Przysiąg wszechmogący Pan na swoje życie, Mówi Pan Bóg zastępów, brzydzę się pychą Jakuba, nienawidzę jego pałaców. Wydam na łup miasto i wszystko, co w nim jest. I stanie się tak: choćby pozostało tylko dziesięciu mężczyzn w jednym domu, i oni pomrą. I pozostanie tylko krewny, aby wynieść zwłoki z domu. A gdy zapyta kogoś, kto jest w zakątku domu, czy jest jeszcze kto z Tobą, a tamten odpowie nie ma? To doda, cicho, gdyż nie wolno wspominać imienia Pana. Bo to Pan każe rozwalić dom większy w gruzy, a dom mniejszy w kawałki. Czy konie mogą biegać po skale? Czy wołami można orać morze? Lecz Wy obróciliście prawo w truciznę a owoc sprawiedliwości w Piołyn. Biada wam, którzy radujecie się z lodobaru, którzy mówicie czy nie własną siłą odebraliśmy karnaim, gdyż oto ja pobudzę przeciwko wam, domu Izraela, lud, mówi Pan Bóg zastępów, który dręczyć was będzie od przełęczy Hamad aż do potoku na stepie. Księga Amosa, rozdział siódmy. Takie widzenie dał mi oglądać Wszechmogący Pan. Oto stworzył szarańcze, gdy zaczął odrastać potraw, a był to potraw po koźbie królewskiej. A gdy już dojadała zieleń ziemi, rzekłem. Wszechmogący Panie, przebacz, jakże ostoi się Jakub, wszak jest tak maleńki. I żałował tego pan. Nie stanie się, rzekł pan. Takie widzenie dał mi oglądać wszechmogący pan. Oto wszechmogący pan wezwał płomień ognia, aby spalił wielką toń podziemną i strawił rolę. I rzekłem: Wszechmogący panie, zaniechaj tego. Jakże ostoi się Jakub, wszak jest tak maleńki. I żałował tego pan. I to się nie stanie, rzekł Wszechmogący Pan. Takie widzenie dał mi oglądać. Oto Pan stał przy murze z pionem w ręku i rzekł Pan do mnie, co widzisz, Amosie? I odpowiedziałem, pion. Wtedy Wszechmogący rzekł, oto ja spuszczam pion w pośród mojego ludu izraelskiego, już mu nie przepuszczę. Spustoszone będą wyżyny Izaaka i zburzone świętości Izraela i powstanę przeciwko domowi Jeroboama z mieczem. Wtedy Amazjasz, kapłan Betelu, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, taką wieść. Amos spiskuje przeciwko tobie w pośród domu izraelskiego. Kraj nie może znieść wszystkich jego słów bo tak mówi Amos. Jeroboam zginie od miecza, a Izrael na pewno pójdzie z ziemi swej na wygnanie. Do Amosa zaś rzeka Mazjasz. Jasnowidzu, uchodź, uciekaj do ziemi judzkiej, tam jedz chleb i tam prorokuj. Lecz w Betelu już nie prorokuj, bo to jest świątynia królewska i przybytek królewski. Wtedy Amos odpowiedział i rzekł do Omazjasza. Nie jestem ja prorokiem, ani też uczniem proroka. Jestem pasterzem i hodowcą sykomor. Lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie, idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego. A teraz posłuchaj Ty słowa Pana. Ponieważ mówisz, nie prorokuj przeciwko Izraelowi, i nie wyrokuj od domu Izaaka, dlatego tak mówi Pan. Twoja żona będzie uprawiać w mieście nierząd, a Twoi synowie i Twoje córki padną od miecza. Twoja ziemia sznurem będzie podzielona, a ty umrzesz na nieczystej ziemi. Izrael zaś pójdzie ze swej ziemi na wygnanie. Księga Amosa, rozdział ósmy. Takie widzenie dał mi oglądać wszechmogący Pan. Oto był kosz dojrzałego owocu. I rzekł, Co widzisz, Amosie? I odpowiedziałem, kosz dojrzałego owocu. Wtedy Pan rzekł do mnie, Dojrzał do zagłady lud mój izraelski, już mu nie przepuszczę. Śpiewaczki świątyni będą zawodzić w owym dniu, mówi wszechmogący Pan. Będzie mnóstwo trupów wszędzie porzuconych. Cicho, słuchajcie tego wy, którzy depczecie ubogiego i tępicie biednych kraju, mówiąc: Kiedyż minie nów, abyśmy mogli kupczyć zbożem i sabat, abyśmy mogli ziarno wystawić na sprzedaż. Pomniejszyć Efe, a powiększyć odważniki, przechylić oszukańczo wagę, nabywać nędzarzy za pieniądze, a ubogich za parę sandałów i sprzedawać poślad zboża. Przysiągł Pan na dumę Jakuba, nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków. Czyż nie ma z tego powodu zatrząść się ziemia i żałobą okryć się wszyscy jej mieszkańcy? ona cała podniesie się jak Nil i opadnie jak rzeka egipska w owym dniu mówi wszechmogący pan sprawię że słońce zajdzie w południe i mrokiem okryję ziemię w biały dzień i zamienię wasze święta w żałobę i wszystkie wasze pieśni w pieśń żałobną na wszystkie biodra włożę włosinnicę a na każdą głowę łysinę przekształcę to w żałobę pojedynaku, a całą przyszłość w dzień goryczy. Oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza i tułać się z północy na wschód, Szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. W owym dniu mdleć będą spragnienia piękne panny i młodzieńcy, którzy przysięgają na przewinienie w Samarii i mówią: Jako żyw Twój Bóg, danie, albo jako żyw Twój ulubieniec, berszebo, upadną i już nigdy nie powstaną. Księga Amosa, rozdział dziewiąty. Widziałem wszechmogącego stojącego przy ołtarzu i rzekł do mnie: Uderz w głowicę, niech zadrżą sklepienia i upadną na głowy ich wszystkich, a resztę ich zabije mieczem. Żaden uciekający z nich nie ujdzie ani też nie uratuje się żaden uchodźca. Choćby się przedarli do Szeolu, wyciągnie ich stamtąd moja ręka. A choćby się wdrapali na niebiosa, ściągnę ich stamtąd w dół. A choćby się ukryli na szczycie karmelu, wyśledzę ich tam i wyciągnę. A choćby się ukryli przed moimi oczyma na dnie morza, i tam nakażę wężowi, aby ich kąsał. A gdy pójdą przed swoimi wrogami do niewoli, i tam nakażę mieczowi, aby ich zabijał. Tak zwrócę moje oko na nich ku złemu. A nie ku dobremu. Wszechmogący pan zastępów to ten, który dotyka ziemi i ona drży, i okrywają się żałobą wszyscy jej mieszkańcy. Podnosi się cała jak Nil i opada jak Nil egipski, buduje w niebie swoją komnatę, a strop swój zakłada na ziemi, wskrzykuje wody do morza. I rozlewa je po powierzchni ziemi. Pan imię Jego. Czy nie jesteście dla mnie tym samym, co kuszyci wy, synowie Izraela, mówi Pan? Czy nie wyprowadziłem Izraela z ziemi egipskiej, Filistyńczyków z Kaftoru, a Aramejczyków z Kiru? Oto oczy wszechmogącego Pana są zwrócone na to grzeszne królestwo. Wytępie jest powierzchni ziemi, jednak nie wytępie doszczętnie domu Jakuba, mówi Pan. Bo to każę przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela, jak się przesiewa w przetaku, także że ziarnko nie upadnie na ziemię. Od miecza poginą wszyscy grzesznicy mojego ludu, którzy mówią nie dosięgnie nas ani nie zaskoczy nieszczęście. W owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia, i podźwignę ją z ruin, i odbuduję ją jak za dawnych dni, aby posiedli resztki domu i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje imię, mówi Pan, który to czyni. Oto idą dni, mówi Pan których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewce ziarna. I góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. I odmienię los mojego ludu izraelskiego, także odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino. Założą ogrody. I będą jeść ich owoce, zaszczepię ich na ich ziemi i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem. Mówi Pan, Twój Bóg.